Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Jestem w miejscowości Mamerki na Mazurach, czyli w byłej kwaterze głównej niemieckich wojsk lądowych, OKH. Na Mazurach nad Kanałem Mazurskim, 8 km od Węgorzewa, 22 km od Giżycka, 25 km od Kętrzyna i 18 km od Gierłoży, znajduje się jeden z najlepiej zachowanych w Polsce kompleks niezniszczonych bunkrów niemieckich z okresu II wojny światowej. W latach 1940-44 zbudowano dla potrzeb 40 najważniejszych generałów i feldmarszałków, 1500 oficerów i żołnierzy Wehrmachtu, około 250 obiektów, w tym 30 schronów żelbetowych, które niezniszczone zachowały się do naszych czasów. Niemcy nie zdążyli wysadzić schronów, zostały one opuszczone bez walki przez wojska Wehrmachtu w styczniu 1945. Jeżeli chodzi o informacje na temat Mamerek, warto wejść na stronę mamerki.com, mamy tam więcej ciekawych informacji na temat historii tego miejsca. Ja tutaj przyjechałem za namową znajomych i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Kilka osób powiedziało mi, że Wilczy Szaniec jest lepszy od Mamerek, jest ciekawszy, a ja muszę stwierdzić, że wcale tak nie jest. W Mamerkach, poza tym, że mamy tutaj kilka bunkrów, które możemy pozwiedzać, kilka muzeów, mamy dodatkowo wieżę widokową na chyba 38 metrów, która jest bardzo wysoka, lekko się chwieje i mamy świetne widoki z niej, tak więc jest sporo różnych atrakcji. Oczywiście warto odwiedzić Wilczy Szaniec oraz Mamerki, najlepiej jednego dnia, będziemy mieli cały przekrój, w cudzysłowie, załatwiony. W Mamerkach, czyli w tej miejscowości, możemy tutaj dojechać sobie samochodem, kupić bilet, dwie osoby dorosłe plus parking, to jest 39 zł. Zwiedzanie jest moim zdaniem na około 2 godziny bez problemu. Poza oczywiście muzeami, różnymi bunkrami, mamy tutaj jeszcze replikę Ubota, mamy wieżę widokową i kilka ciekawych miejsc, takich jak replika bursztynowej komnaty. Wszystko naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. Nagrałem dla Was troszeczkę dłuższy film, tak więc zachęcam Was do tego, aby zobaczyć cały ten film, żebyście mogli czuć się w otoczenie tego miejsca. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście przyjechali i do Wilczego Szańca, i do Mamerek samodzielnie zobaczyć te wszystkie miejsca, bo jest naprawdę co oglądać. Wystawy, muzea oraz wszystkie budowle są naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe. Ja już dzisiaj byłem w Wilczym Szańcu, teraz jestem w Mamerkach i mogę Wam powiedzieć, że jest naprawdę świetny kompleks, który warto odwiedzić. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym miejscu? Miejsce ciekawe, można tutaj kupić coś do zjedzenia. Przy wejściu do bunkrów mamy informacje, są tabliczki informacyjne, sporo różnych eksponatów, tak samo broni, więc można zaznajomić się ze starymi modelami broni i jak to mniej więcej tutaj wszystko wyglądało. Co mogę powiedzieć? Ja już się wyciszę, pozwolę Wam pooglądać w spokoju te wszystkie miejsca. Nagrałem dla Was te wszystkie miejsca, tak abyście mogli dokładnie zobaczyć różne eksponaty. Ale naprawdę polecam przyjechać na żywo, zobaczyć, bo jest to na pewno lepsze niż oglądać mój film, chociaż on jest moim zdaniem bardzo dobry. Trochę długi, ale pokazuje dokładnie to, co jest. Jednak na żywo lepiej widzimy całą perspektywę tego miejsca i wszystkich budynków oraz zależności między nimi. Tak więc zachęcam Was do zobaczenia całego filmu. Przejdziemy po kolei przez różne bunkry, będziemy na wieży widokowej, zobaczycie, jakie wspaniałe widoki są z wieży widokowej. Będziemy w replice Ubota, czyli łodzi podwodnej. Zobaczymy, jak to mniej więcej wszystko wygląda. Myślę, że to wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak więc zobaczcie cały film, czekam na końcu na Wasze komentarze pod filmem, czy byliście tu, jakie macie opinie związane z tym miejscem, albo ewentualnie, czy może planujecie się tutaj udać. Ja naprawdę Wam polecam odwiedzić Wilczy Szaniec i Mamerki, najlepiej jednego dnia, będziecie mieli bardzo fajny dzień, który będzie oczywiście przypominał niezbyt chlubne i ciekawe chwile, no ale będziemy mieli tutaj związek właśnie z tymi wszystkimi budynkami, z historią, a myślę, że warto, szczególnie, że jest to na ziemi polskiej w obecnej chwili, w związku z czym mamy to u siebie, nie musimy jeździć nigdzie za granicę. Tak więc oglądajcie do końca film i czekam na Wasze komentarze. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się oczywiście spodoba film. Subskrybujcie kanał i niebawem widzimy się w innych ciekawych miejscach. Oglądajcie!
Thank you.
Będąc na studiach, pójdziesz do to. No jest, no ale no takie było, że jest 10, 20, 30, 40, 50, a u nich jest 10, 20, 30, Ja też chciałam zaproponować ten wariant. Thank you.
Namierzanie i ładowanie bomb. To jest kampik. To jest most. Thank you.
Oj, to by się pogodził, że nie się dało.
Patrzę się w dół i mi się kręci w głowę. No bo widzę, to ja gdzie nogi stawię. Nie wejdę. Kiki, a to jeszcze połowy nie? Pomału tylko tam. Ty się pilnuj go. No to wam co? Tak? Jak już tu stoję, tak daleko. A jak? Hello!
dłonie nosimy moim aparatem? Tylko środek, tak? Tak.
sprawdzam. Chodź tam. Ja też. Ale znaczy dalej. Uważaj, Maksim. 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 Ktoś wchodzi.
Skąd się coś takiego dzieje? Nie można otworzyć tego obrazu. No, to poglądaliśmy. No to fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, robimy jeszcze to? No ja. No to już na tym. Tu można normalnie wejść. Tutaj postawić aparat.